Tęskniłem się za wami. Jestem Masaj, ptak, to ciągle ja, mimo zmiany fryzury na brodzie. Nie przeraża was. Mnie trochę tak. Czy jesteście gotowi na kolejny koszmar Silent Hill? I mówię to w pełni dwuznacznie, bo teoretycznie koszmar się dzieje na ekranie, chociaż ja na razie nie czułem się do tej pory jakoś szczególnie poruszony i przestraszony. Bardziej koszmarne jest to, ile ta gra ma błędów, jak bardzo jest wkurzająca, jak bardzo irytuje. Pamiętacie, moi drodzy, ostatnio się męczyliśmy, troszkę trafiliśmy na glitcha kończącego grę. Opociłem się. I naprawdę, ja miałem chyba 2 tygodnie przerwy od nagrywania odcinków, wyście mieli regularnie te odcinki dostępne, ja natomiast potrzebowałem odpoczynku i teraz tak z niechęcią wracam, no ale zobaczymy, może ten koszmar jakoś da się przeżyć, może już nic innego nas nie zniszczy. Prawie nie pamiętam, co tu się miało dziać, ale udało nam się trafić na drzwi. O! Josh, chodź tu! Chodź tu, Josh! Chodź tu, Josh. O, jump across. Ja się nie dziwię, chłopie, że cię z wojska wyrzucili. Josh. Zostaw tego dziwnego dzieciaka. Jak ty, chłopie, tak skakałeś w wojsko, to nic dziwnego, że cię wyrzucili. Ale widocznie zostawili ci ten latarkę wojskową, norweską. Odznaki. Nie bójcie się. Przeżyję, na pewno przeżyję. Widzicie, nawet latarka norweska nie jest, wojskowa nie jest potłuczona, więc nic mu nie jest. Ale już naprawdę nie wiem, nie ogarniam tego, dlaczego gość tak się ugania za tym Joshem. Ja wiem, że to brat i w ogóle, ale czy to na pewno brat? Zachowuje się co najmniej dziwnie. Nie chce naszej pomocy, nie chce nam udzielić pomocy. Szlaja się po jakichś dziwnych miejscach. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, po co się za nim uganiać. No dobra, mi to jednak wygląda na to, że jesteśmy w jadalni tam na dole, gdzie była zamknięte drzwi. Mamy save'a, więc cudownie. Jak widzicie, już mamy 3 save'y, jeszcze 2 wolne sloty, także... Także spokojnie, w razie wykrzyczenia mamy jakieś tam zaplecze. No dobra, sprawdźmy te drzwi. Te drzwi nie. O, widzisz, sam nagle wpadłeś na pomysł, gdzie ty jesteś. Jaki ty jesteś durny, Alex. Jest chyba jeden z najbardziej niedorozwiniętych i popieprzonych protagonistów, jakich w ogóle w życiu miałem. Miałem okazję zagrać. Jak zwykle piękny wystrój, klimatyczne miejsce. What? What? Że jak? Że co? Ach, skrypt musieliśmy odpalić. Szkoda tylko, że ten skrypt powodował przejście nam na drugą stronę, co mi się absolutnie nie podoba. Mimo tego, jak durna jest ta gra. Tak, całkiem lubię ten drugi świat. Co nas czeka za drzwiami? O, jakiś człowiek. O, włączył się jakiś efekt w starej taśmie filmowej. Chyba że to deszcz pada. Pestycydy. Major? Chłopie, dość niewyraźnie wyglądasz. On wygląda jak ci ludzie. Tak mi się skojarzyli z tym. Z Lovecraftem, z Wismut, co spółkowali z rybami takimi. You little asshole. Burmistrzu, czy może dałbyś mi się napić wina? No, tak sam stoisz tu pod tym dziwnym drzewem, nie dasz się napić? Ej, a co z synem? A on skoczył po drugą butelkę i powiedział, który mogło być. Bo tu już trochę dno widać, dlatego nie częstuję, bo mam mało. Poza tym coś mi strasznie już to rozjebało na boki.
Mój brat też ruszył, a miał iść po narkotyki i tej pory chyba sam wziął, bo nie mogę go złapać. Zachowuje się dziwnie. Help me now! Boże, jakie surrealistyczne są te rozmowy. Tak w ogóle jakby wszyscy byli oderwani granatem od rzeczywistości. Jakoś nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Wszystko spoko, cacy, moim największym problemem jest to, gdzie jest mój brat, kurwa. O, coś mnie gryzam. O, jeszcze muszę się napić. Widzisz, mówię, że prawie, no pop... Ej, ty, zamień się za zegarek. Dam ci zegarek, a mi daj łyka, co? Zegarek rozbity. Ej, nie wyrzucaj, to całkiem dobry zegarek jest. I proszę cię. Może być dobry. Ale wina za to ci nie dam. Ale da się go nakręcić, stary. Nakręcisz i będzie jak nowy. Nie. Kurde. Times are bad. Nie chodzi. Dupę sobie wstawić ten zegarek. Nie będziesz miał wina. Ej, stary. Nie rób tak. Krzyżniku szukałem. Tak jest głupia. O, ruchomy stolec, znaczy ruchome piaski. A to co za znowu za obrzydlistwo jakieś takie? Daj mi wino! Odbaw się. Odbaw się, szanowny być. Aha, zaczyna się jakaś sroga akcja. Wiedziałem, że nie drzewo. O kurde. To mi z kolei przypomina tego. Hellraisera. Nie wiem, czy oglądaliście, czy mieliście okazję. Głupi film niesamowicie, jak nieszczęście. Ale na swój sposób koncepcja jest prześwietna. Postacie... Ale ja nie będę z tym walczył, prawda? Humor, show me on me too! Co? Co to jest? Czegoś z ciebie smoła z seria leci, czy... A mówiłem, daj wina? Okej, dobra. La 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 la, tutaj jakieś... jądra wi... Oh fuck! Za jakiego chciora dostałem? Podejrzewam, że tu się nic nie zmieniło. Co ja tu mam? La la la, może się uleczę. Zawsze w silencie przy bossach trzeba znaleźć jakiś system, więc podejrzewam, że tu zbyt ostentacyjnie te jądra wiszą. Jeszcze moi drodzy, jakby to sterowanie nie było tak zwalone, to byłoby po prostu cacy cacy. Ale jest po prostu porażka. Tak realistycznie z tym toporem się zawieszę. Turlej się szmatą, czy zaraz ktoś trafi. Alex, czy ty jesteś żołnierzem? Tak, zawieź się z tym toporem, bo rzeczywiście. No to dobra, raczej tego nie przeżyjemy. To mój ostatni już lek. Pękło, aż mi zostały bryzgi jakieś na ekranie. To jest akurat jest poszku motyw, szkoda, że jedyny w grze. Czy kiedyś wspominałem, że nienawidzę walczyć z bossami w Silencie? Fuck. Fuck, gość co mnie punktuje, tu jesteś Muhammad Ali. Oj, pękło. Pękło mu jądro. Gość wykonuje tym specjalnym atakiem i spada, zrzuca na mnie piksele. To się zaraz skończy źle. Dobra. Jeszcze jedno jądro. W sumie tak się zastanawiam. Jesus, czym? Nie, no to jest porażka, nie.
Boże, czemu tu nie ma jakiegoś namierzenia? Dobra. No nie, mówcie, że to tylko o to chodziło. For fuck's sake. Jesus Christ. O, guzio się wyłożył. Na mopsa poleciał. Dobra, skracajmy. Skracajmy to i lecimy. Dobra, trzeba jakoś tak pobiegać, żeby koleś się mieć. O, właśnie w taki sposób. I teraz walimy po jądrach. Gość już wrócił. O, super, no i dostaliśmy worem, który poskoczył. Zajebiście. Nie wiem, powiem, może gdyby to była obecnie zrobiona gra, to byłoby spoko. Bo jakiś tam potencjał, powiedzmy, na takiego splattera ma, okej. Okay. Nie jest może przerażający, no bo wszystko się rozpieprza. Wszystko się rozpieprza o takie właśnie, takie walki, te bossy są groteskowe. I tak powiedzmy w porównaniu do na przykład Outlasta, który był przerażający, przez to, że właśnie nie walczyliśmy w ogóle, więc ten strach był absolutnie dominujący. Tutaj raczej jest frustrujące to, że na przykład kogoś nie możemy trafić, nie możemy zrobić uników i tak dalej, i tak dalej. A szczerze mówiąc... zwalone sterowanie do tego jest naprawdę... Tylko dodaje elementów, które wkurzają. Ten etap za chwilę będzie za nami. Już zaraz. Dobra, i jądro pękło, jeszcze jedno. I zobaczymy, jak nam pójdzie już z bossem, że tak powiem, wyrażę się właściwym. No, także mówię, ach, gość co mi teraz podciągnął fujarę do góry. No, pieprzony Muhammad Ali. No, rozwal to. Okej, okay, dobra. No, spierdalaj, no. A, dobra, wyrwałem się. Ależ ty jesteś paskudny. Okej. Okay. Nienawidzę tej gry. Yeah, dawaj ryja. Ile razy mam cię trafić? Nie! Ostatnie moje lekarstwo. Oh, Jesus! No się pierdolę. O kurwa. Dawaj ryja. Gdzie ty z tym kurwa? Jak to nie trafiłem w oko? Jak to drugą ręką? Uf. Nie od... Ja pierdolę, nie odbiegać na boki, bo kurwa zmiotnie. Dawaj, kurwa, ryj. Dawaj. Kurwa. Masz, matko. I co teraz? A, nie trafił we mnie. Spadaj na dół. To było srogie. Potwierdzam, nienawidzę walk. Nienawidzę walk w Silencie z bossami. Co, Alex? Alex, co ty robisz? Alex? Alex, co ty robisz? Alex? Może byś się cofnął? Ja pierdolę, co za... Pizda! No gość na każdym kroku robi coś niedorzecznego. Serio, ja się autentycznie nie dziwię, czemu cię z tego wojska wypieprzyli, że nikt cię tam nie chciał. Jeszcze mi grę zmroziłeś do tego.
gość spadł wanusa i kuźwa i tyle. Jeszcze mi się wypił, że będę powtarzał walkę z bossem. To jest zasada. Gość za zgonił na sedesie, miał dziwny sen, nic się zjebał. O, żyłka mu pękła. No też zdarzało się zazgonić na kiblu. No, kiedyś, za młodu, bardzo długie lata, dawne lata temu. No dobra, kolejny twist, który gdyby to była inna gra, inaczej zrobiona i nie przez Konami. Więzienie. Byliśmy w Silent Hill, tak? W hotelu. Spadliśmy... Gdzieś spadliśmy i nagle się... No tak, pięknie, pięknie. To już drugie zamrożenie gry w krótkim wstępie czasu. Fantastycznie. O, dziękuję ci. Ruszyłeś do przodu. Jak? Fajnie. No dobra, rozejrzyjmy się po celi. Może ktoś zostawił przypadkiem otworzone... Nie, nie zostawił. Poturlamy się pod łóżko. Niestety nie. Te też się nie dają otworzyć. Ten dźwięk, mam wrażenie, że to piramido głowy, gdzie ściągnął swój miecz, to mi się strasznie nie podoba. Słyszycie to? No dobra, super, że chciałbyś rozebrać to łóżko na części, tylko potrzebne ci narzędzie. Nie ma problemu, Alex, świetna koncepcja, zaraz ci podam. Piłka, młoteczek, śrubokręt. No i co jest? O, popatrzcie, skrypt się odpalił. Wlazłem w płytkę skryptową. Jakieś napisy na ścianie. Nobody. Ej, co jest? Stary, schowaj się pod to łóżko, stary. Nie, 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 tylko nie, nie, nie ten wysoki, niebieski kurcy dzierżący broń i odznakę szeryfa. Znacie się? Okej, spokojnie, chill out man, opowiem ci... Start talking, I don't know! Zaraz pogadasz z moją spluwą. No przecież ci nie powiem prawdy, w tym życiu nie uwierzysz. Czyli z tobą nie mamy pojęcia. He seemed fine. Can I go now? Wow, Alex. You're a terrible liar. Nic dziwnego, że jest władzą. Well, you're not gonna be able to ask him anything. He's dead. Dead? Shit! Shit! You bitch! I wanna know right now. I'm just trying to find my brother, okay? I thought the mayor might know something. His son is missing too. A lot of people are missing. Spostrzegawczy. I didn't kill anybody. Then what happened to Mayor Bartlett? I don't know. I can't tell you what happened. You'll never believe me. Shit, I don't even believe me. Shit. Alex, I can believe an awful lot. You just gotta trust me. Now tell me what happened. Okay, twoja spluwa mówi do mnie, że mogę ci zaufać. Worse than the others. It came to life out of the goddamn tree. That's what killed him. And that's the truth, I swear. So you've seen the creatures too. We should get moving. I'm not sure it's safe here anymore. Follow me. Stary, otwieraj, otwieraj tą klatkę, otwieraj! Stary, otwieraj tą klatkę, słyszałem, miecz piramidogłowego. La la la. Dobra, idę za tobą. Rusz dupę, open. Zamknięty, stary! A kicwaniak! Trzeba było przykręcić śrubkę w zamku, haha! Cwany wysoki w niebieskiej kurtce. No, no, no. Tutaj trzeba będzie dokręcić? No ty się jakoś dokręcasz te śrubki w drzwiach. W zamkach. Co za bajer. Okej, idziemy prowadź. Ty masz bronię, nie wiem. Tup, 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 tup. No, 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 no.
Shit. Stary, dokręcaj szybciej te śrubki. O, safe. Dobra, moi drodzy. Skoro safe, to ja spadam. Jestem zbyt zmęczony, żeby ciągnąć to dalej. Także, no, ta ucieczka z burzem sprawiła, że pewnie zobaczymy się jeszcze za tydzień. Także, dzięki i do zobaczenia!